Witam Państwa, no mi się Państwo zapomniałem okularów. Witam Państwa w pierwszym próbnym programie transmisji na żywo SWT TV. Chciałem Państwu pokazać, że tutaj w tym pokoju w mojej spółce będzie studio. Pokój nie zostanie oczywiście zmieniony, bo tutaj sobie kupimy tam w tamtym roku, bo zrobimy sobie blue tego green boxa, bo tak to się nazywa. Tu, proszę Państwa, jak widzicie, przygotowuję się do ciężkiej walki. No może nie tylko nie ja, bo ja tego bym nawet nie podniósł, ale podobno ktoś tutaj się strasznie przygotowuje do ciężkiej walki, bo to jest potrzebne. To jest tak, żeby Państwu pokazać, jak to wygląda tak naprawdę, ile to jeszcze trzeba pracy włożyć, właśnie dlatego chciałem zrobić tą transmisję. Bo to będzie telewizja bez pudru, bez różu, na żywo całkowicie. W różnych dziwnych okolicznościach przyrody. Przypominam, że prosiłem kiedyś na Facebooku o dwa pięki, bo potrzebuję dwa pięki i skrzynkę po pomarańczach, albo jabłkach, albo kartoflach, wszystko jedno jak. Tutaj właśnie chcemy zrobić studio. Wtedy na oknie, proszę Państwa, oprócz New Media Business znajdzie się znaczek, który zaraz Państwu pokażemy. No, zaprowadzę. Tutaj mam biuro. Proszę, o, tu jeszcze jest moje ego, które jest w rezultacie troszeczkę śmieszne i chyba to rzeczywiście zlikwiduje. Nie lubię takich rzeczy jak dyplomów na ścianie. Kiedyś jak sobie powiesiłem parę amerykańskich dyplomów i różnych rzeczy, no to dyrekcja mi właściwie powiedziała, no nie chwal się tak, nie chwal, lepiej to pozdejmę, bo to wygląda jak w muzeum. No być może wygląda jak w muzeum. Trudno. I o, do tego wszystkiego dojdzie, proszę Państwa, to wszystko zależy od Państwa, dojdzie do tego wszystkiego. O, tutaj jest między innymi nasze biuro z tym bałaganem, tam są moje słynne słuchawki i do tego dojdzie właśnie znaczek SWT TV, który będzie i na oknie. Oczywiście to wszystko zależy od Państwa, dlatego też na kolanach, proszę Państwa, na kolanach, jak żebrak i bezdomny, który chce złotówkę, dajcie przynajmniej złotówkę. Właśnie, dobrze. Nie chcę być taki bardzo niepoważny, więc wezmę swoje okulary, które zawsze występuje, one tutaj dziś leżą. O, nie patrzcie na ten bałagan, bo to ja jestem taka firma, jak Państwo widzą, ilu mam pracowników. Jednego. Znaczy ja, teoretycznie, naprawdę. I teraz usiądę sobie na tej czarnej kanapie, bo innej nie mam. I chciałem Państwu powiedzieć na wstępie dwie rzeczy. Zacznijmy od tego, od burzy medialnej, która się przetoczyła. Ja wczoraj napisałem, i to jest prawda, ja nie chcę już więcej się tym zajmować na razie. Nie będę się wypowiadał. Prawnik robi odpowiednie dokumenty, już to jest sprawa prawnika, ja nie znam tego prawniczego bełkotu, więc nie chodzi. Ale na tym przykładzie, ja ten przykład za jakiś czas wykorzystam po to, żeby nauczyć Państwa, jak rozpoznawać, jak się robi kłamstwo. W jaki sposób robi się manipulacje prasowe i o co tu chodzi? Zacznę od jednej rzeczy. Wczoraj dwóch znajomych dziennikarzy, to z mediów nieprzychylnych PiS-owi, prywatnie zadzwoniło do mnie i prywatnie mi powiedziało tak. No wie Pan, Panie Piotrze, my to rozumiemy. No wie Pan, to jest tak, że my dobrze wiemy, że robię. Nie ma cienia prawdy, ale to nie o to chodzi. To naprawdę nie o to chodzi, tu chodzi, wie Pan, sam Pan zresztą wie, jak się robi tego typu manipulacje. Tak jakoś dziwnie powiedziano, widziałem wyraźnie, że im jest wstyd, że to się w ogóle dzieje, no ale cóż, trudno. Żaden jednego z kontaktów, akurat on do mnie nie dzwonił, bo lubiłem rozmawiać z tym facetem, ale niestety jego reakcja na publikację faktu była dla mnie symptomatyczna. Szkoda, bo to fajny młody człowiek i źle zaczyna od początku, bo są jednak pewne granice. Ja osobiście uważam, że w stosunku do mnie, ale tylko w stosunku do mnie, to zlecenie zostało przerwane i w drugiej połowie listopada będzie następny ciąg, tym razem dotyczący spraw prywatnych, ale do tego czasu nic na ten temat nie powiem. Stanę później w sytuacji, w której rzeczywiście będę musiał udawać, że nie jestem wielbłądem. Oni o tym wiedzą i to zostało już koło byłych funkcjonariuszy MSB zadbało o to, żeby to się stało, ale spokojnie, poradzimy sobie. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa w tym wszystkim. Ja nie będę komentował i proszę mi nie posyłać na profil komentował decyzji ministra Macierewicza o podaniu do sądu faktu. Popieram absolutnie tę decyzję. Nie będę komentował dlatego, że ja prawdopodobnie będę musiał w tym być świadkiem.
I wtedy udowodnimy pierwsze kłamstwo. O drugim kłamstwie powiem, ponieważ dzisiaj również jeden z portali poruszył, napisał, że byłem współpracownikiem SB jeszcze na studiach. Jest to kłamstwo łatwe do udowodnienia. A dlaczego? Mniej więcej 2,5 roku temu, czy 2 lata temu, jeszcze przed wyborami, wystąpiłem do IPN-u o wyjęcie moich akt ze zbioru zastrzeżonego IPN. I wyjąłem je. I wyjąłem. Wszystko opublikowałem na Facebooku. Wszystko łącznie z pismem, czy jakimś raportem, tak wstępnym, którego sam się wstydzę. Ja go nie napisałem, ale go podpisałem i tego nie zmieni. I chciałem po prostu pracować w wywiadzie. Podpisałem tego, trudno, wstydzę się, zdarza się. Także w tych aktach jest wszystko. I między innymi jest coś takiego. Jest karta E15. Karta E15, złośliwie mówimy sobie ironicznie, że to jest podstawowa broń oficera wywiadu. To jest karta, którą sprawdza się ludzi. W przypadku przyjęcia do służby też. Proszę zobaczyć datę tej karty E15 pierwszej. I na tej karcie E15 jest gdzieś chyba maj czy lipiec, ja już nie pamiętam, 82. Wtedy po raz pierwszy generalnie Służba Bezpieczeństwa o mnie się dowiedziała. I tam jest tyłu napisane, nie figuruje. Więc jakbym był tym TW, musiałbym figurować. A nie ukryłoby się tego. Moje akta są dostępne na stronach IPN-u, bo one są w PDF-ie. Są dostępne na mojej stronie i każdy dziennikarz mógłby to sprawdzić. Oczywiście, że ta kampania uderzyła we mnie mocno również tak jak i w firmę, która nie wiem, czy przetrwa. No mam nadzieję, że dzięki Państwu przetrwa i dam radę zrobić studio i w tym studiu okaże się, że w tym studiu porobimy sobie różne programy. A planuję. Planuję programy na żywo z różnymi gośćmi. Niedługo już też będzie program taki ad hoc, bez jeszcze zrobionego studia, pewnie na tej kanapie. Dlatego, że trzeba już to po prostu zacząć, żebyście Państwo wiedzieli, o co w tym chodzi. Nie będą to na razie programy na żywo, bo oczywiście będą takie transmisje krótsze na żywo, nie będą to programy na żywo, bo ja nie mam tutaj odpowiedniego sprzętu. Ten program po Facebooku znajdzie się na YouTubie, ponieważ szalony administrator, acz prawdopodobnie, którego się boję zresztą, prawdopodobnie na tym już zrobił kanał i uruchomi go pewnie dzisiaj, będzie się tym wszystkim, jak to kiedyś usłyszałem, jak to niedawno usłyszałem, że zajmie się maintenance'em tego wszystkiego. Maintenance'owaniem tego. No bardzo fajne słowo, bardzo mi się to podoba. Robię to jeszcze raz, powtarzam, bo chciałem Państwu pokazać, że to nie są pieniądze, które ja biorę do kieszeni. Ja chcę po prostu czymś zrobić. Na razie jest mój telefon, mój kolega, który mnie w tej chwili filmuje. I to wszystko. I tym będziemy, i tym. Ale ja chcę zrobić naprawdę profesjonalnie, mieć pieniądze na przykład na zrobienie programu o autostradach, czyli w jaki sposób wyprowadzono z Polski pieniądze unijne, w jaki sposób ludzie zbudowali autostrady i nie dostali za to grosza. Chcę zrobić program o adopcji dzieci, bardzo ciekawy zresztą moim zdaniem, bo na przykład zauważyłem, że różnego rodzaju skandale dziecięce są na terenach, które kiedyś należały do Rzeszy Niemieckiej. Tak, oczywiście, to ja jestem człowiekiem od brudnej roboty. Wczoraj pewien generał nazwał zresztą mnie, że jestem człowiekiem od brudnej roboty. No więc, panie generale, ja, aby być od czystej roboty, musiałem włożyć najpierw czapkę z napisem Aurora, a potem ją zdjąć i włożyć czapkę z napisem Schleswig-Holstein. Wtedy byłbym najprawdopodobniej od bardzo czystej roboty, prawda? No, o to w tym wszystkim chodzi. To są rzeczy, które już na dzisiaj planuję konkretnie. I oczywiście to, co napisałem kiedyś, że chciałem zrobić film o jak powinna wyglądać praca operacyjna w sprawie samobordu na Księcymierzu Wieży po Popiełuszce, to ja to zrobię. Ja to zrobię, bez względu na to, co się będzie działo. Może to trochę potrwać, bo to na to wszystko trzeba niestety pieniędzy. To nie może być tak, że ja pojadę z komórką i będę coś tam nagrywał. Ja chcę po prostu pokazać panu, państwu również pewne inscenizacje, które powinny zostać zastosowane, które pokażą i ogromną ścianę roku 84 i 85. A tak przy okazji też odniosę się publicznie, że mówienie o tym, to też warto jednak pochodzić do mojego profilu i przeczytać mój akt. Magda, bo tam widać wyraźnie, kiedy przyszedłem do pracy i co, jak było w 84. O tym zresztą pisałem w swojej książce. Wracając jeszcze do tego, hej, to jest bardzo ciekawe, że gazety i telewizje
tak jakby zatrzymany mój życiorys na roku 90. Wynikało z tego, że jestem pułkownikiem SB. Nigdy nie byłem pułkownikiem SB, byłem tylko SB, skończyłem jako porucznik. Oczywiście jestem porucznikiem SB, byłem w swoim czasie, a wszystko przeszło później, także zostałem pełnym pułkownikiem po 20 latach pracy w wolnej Polsce, tak zwanej wolnej Polsce. No, ktoś mi również zarzucił, że dla pieniędzy atakuje środowiska wolnościowe, więc proszę również, żeby przeczytał moją decyzję emerytalną, bo ja tą swoją decyzję opublikowałem również na fejsie, włącznie z moim adresem zamieszkania, to również po to, żeby wiedzieć, w jakiej willi mieszkam i czego się dorobiłem. Fajna willa na trzecim piętrze, 47 metrów, bez windy, ale to dobrze na moje serce, tak mi wczoraj Karpiolek powiedział. Pozdrawiam go serdecznie i dziękuję, że bardzo dobrze na moje serce, bo przynajmniej rano jak wstanę, to mogę tego zapochodzić. Ja, jak wiadomo, ze sportów zimowych najlepiej lubię spanie długoterminowe. No tak to mniej więcej wygląda. W ogóle ze sportów najlepiej lubię, no ale to już nie będę tu mówił, co lubię. No. I tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda. Jeszcze jest jedna, jeszcze jest kolejna sprawa a propos nie tylko pułkownika SB i wracając do tego. I tak to się robi. Właśnie. Wycina się część życiorysu. Nie ma moich książek, ja nic nie napisałem. I teraz coś powiem ciekawego Państwu. Dwa, mniej więcej jak ukazał się spisek założycielski, ukazał się później ze mną wywiad, który przeprowadził Marek Pyza w sieci na temat Smoleńska. Po tym wywiadzie, dzięki właśnie Markowi Pysie, znalazłem się w Polsacie. Ja pamiętam jak dziś minę tej pani z Polsatu, która przygotowała wtedy zlecenie, z którego ja wybrnąłem. Notabene wtedy minister Macierewicz jakoś dziwnie potraktował mnie dość wrogo, no ale to na jego miejscu pewnie sam bym to zrobił, więc nie mam o to pretensji żadnej. Rozumiem, że to zrobił. I ta pani mi tak, pan z SB, pan napisał książkę? Z takim tym. Ja mówię, no tak, no napisałem, dałem jej koniec do przeczytania spisku założycielskiego i widziałem, jak twarz tej pani nagle zaczyna się zmieniać. Z tej ironii, pogardy, zaczyna się zmieniać zupełnie co innego. Poprowadziłem później sam ten program, tak prawdę mówiąc, bo ona nie wiedziała, bo ja wiedziałem, że ona cały czas wertuje tą książkę. Nie wiedziała, do czego się doczepi, więc trochę się doczepiła na koniec do mojego wyglądu, a ja nie należę oczywiście do... Znaczy zawsze proszę w telewizjach, żeby nie malowali na Frankensteina albo na trupa, bo to najlepiej. No ale bez malunków też to przypominam, więc nie ma żadnego problemu. Notabene fakt, też robią zdjęcia z przyczajki tak zwanej, tylko że jak służby operacyjne robią zdjęcia z przyczajki, to nie używają aparatów takich, jakby to powiedzieć, no, przypominających małego pancerfausta. Tak to wygląda. I redaktor Rymanowski na spotkaniu dotyczącym jeszcze wtedy pułkownika Kuklińskiego na takiej uroczystości też mnie dorwał i mówi, że to wspaniała książka, genialna, bardzo się cieszy, że mnie poznał w ogóle. No jestem ciekaw, czy będzie musiał wtedy to odwoływać. Wymieniłem te dwa nazwiska specjalnie, żeby Państwu pokazać, w jakim ciśnieniu ja żyję. I ci ludzie również tolerowali to, że nie ma tej drugiej części tego życiorysu. Czyli co? Z jednej strony wierzymy w nawrócenia, wierzymy w jakieś takie rzeczy, ale jak coś takiego się stanie, ja tu nie mówię o sobie, proszę wybaczyć mi pewną zarozumiałość, coś takiego się stanie, to od razu odrzucamy to, pokazujemy, że jest to niemożliwe. No niestety, takie jest życie. Oczywiście to wszystko uderzy prawdopodobnie we mnie finansowo i finansowo w firmę, ale miejmy nadzieję, że się obronię. Dzisiaj również opublikowałem na Facebooku, i tutaj trochę autorykany będzie, ramowy taki szkic, możliwe szkoleń, które ja nazywam szkoleniami kontrwywiadowczymi zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. I muszę powiedzieć, że takie szkolenie na miejsce ADW poprowadziłbym w spółkach państwowych, w tych wszystkich działach, które zajmują się handlem, kontaktami zagranicznymi, bo ja mam nawet z ostatnich dni przykłady, w jaki sposób do tych spółek się właśnie podchodzi. Ale niestety ja jako oczywiście wstrętny esbek, bo ja jestem wstrętnym esbekiem, a generałowie siedzący obok tych dziennikarzy są dobrymi esbekami, to jest, trzeba to zrozumieć po prostu. Nie ma prawa doradzać ani państwu, ani spółkom, ani podmiotom państwowym. Trudno. Być może będą chciał ktoś prywatnie to w
wtedy jakoś przetrwałem. Oczywiście pieniądze z tego też pewnie pójdą na SWT TV, dlatego że mnie strasznie zależy na tym projekcie. No dobra, to już trwa. Telefon widzę się zagrzał. Także dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia w programie, już takim prawdziwym. Dziękuję.